Matka Pani, tyś naszą hetmanką, Polski tyś królową i najlepszą matką. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam was serdecznie, bracia i siostry, na mszy świętej tu u tronu naszej Matki Królowej na Jasnej Górze. Witam tych, którzy są tutaj w kaplicy, szczególnie kapłanów koncelebrujących tę mszę świętą, jak i wszystkich, którzy łączą się z nami dzięki przekazowi w mediach, szczególnie w telewizji. Obchodzimy dzisiaj w liturgii Kościoła święto nawrócenia świętego Pawła Apostoła, Apostoła Narodów. Jest to też jednocześnie zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Ta intencja nam towarzyszy już od tygodnia i włączamy tę sprawę również w naszą modlitwę dzisiaj. Pamiętajmy także o naszej ojczyźnie i o sprawie pokoju, zwłaszcza w tej części świata, a więc i na granicy polsko-białoruskiej, ale też pomiędzy Ukrainą i Rosją. Intencje tej mszy świętej koncelebrowanej są następujące. Przez moją posługę modlimy się o łaskę zbawienia dla Grzegorza i Stanisława Jędrejków. Ojciec Faustyn, o błogosławieństwo dla całej rodziny, dobrą pracę dla Łukasza i pomoc w nauce dla Patrycji. Ojciec Czesław, o wieczną radość dla księdza Kazimierza Orzechowskiego i zmarłych z rodziny. Ksiądz Józef z Jeleniewa, w intencji rodzin żywych i zmarłych Kościoła i Ojczyzny. Ojciec Leszek, o radość życia wiecznego w Królestwie Niebieskim dla Anny, Tadeusza i Stanisława Wrza-Rzeczyk. Ksiądz Sławomir za świętej pamięci Władysława Zielińskiego w czwartą rocznicę śmierci. Ksiądz Jerzy prosi przez wstawiennictwo Matki Bożej Jasnogórskiej o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Pauli. Ojciec Janusz za świętej pamięci Juliana Kosaka, aby w niebie mógł cieszyć się Bożą bliskością na wieki. Ksiądz Wiesław za zmarłych świętej pamięci Pelagię Paul, Teresę Kilanowską oraz rodziny Kilanowskich z Saskatoon w Kanadzie. Wszystkie intencje, z jakimi tutaj dzisiaj gromadzimy się na tej mszy świętej, przedstawiamy Panu Bogu za przyczyną Maryi Jasnogórskiej Pani. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni, byśmy mogli jak najgodniej złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina, że to błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest.
jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy dzisiaj nawrócenie świętego Pawła Apostoła, którego powołałeś do głoszenia dobrej nowiny wszystkim narodom. Spraw, abyśmy za jego przykładem dążyli do Ciebie i świadczyli wobec świata o prawdzie Twojej Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Ja jestem Żydem, urodzonym w Farsie, w Sycylii. Wychowałem się jednak w tym mieście u stóp Gamaliela. Otrzymałem staranne wykształcenie w prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosząc nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzień mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak i cała starszyzna. Od nich otrzymałem też list do braci i odbywałem drogę do Damaszku z zamiarem uwięzienia także tych, którzy tam byli. Przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary w drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mi wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Odpowiedziałem. Rzekł do mnie: ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego Ty prześladujesz. Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie usłyszeli. Powiedziałem więc: co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie: wstań, idź do Damaszku, tam Ci powiedzą wszystko, co postanowiono, byś uczynił, ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła. Przyszedłem do Damaszku, prowadzony za rękę przez moich towarzyszy. Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: Szawle, bracie, przejrzyj. W tejże chwili przejrzałem na niego, a on zaś powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał, bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś.
Dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, przyjmij chrzest i obmyj się z twoich grzechów, wzywając Jego imienia. Oto Słowo Boże. Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, tak jak słyszeliśmy dzisiaj w liturgii słowa, w pierwszym czytaniu wysłuchaliśmy dłuższej wypowiedzi Pawła Apostoła, który mówił o sobie jako o tym człowieku, który nawrócił się w niezwykłych okolicznościach i stał się apostołem Jezusa Chrystusa. A w Ewangelii wysłuchaliśmy słów, które Chrystus wygłosił do swoich wtedy 11 apostołów, bo to już po śmierci Judasza. Wygłosił te słowa Pan Jezus już po swoim zmartwychwstaniu i tuż przed wniebowstąpieniem. Takie słowa, które można powiedzieć były testamentem i tym ostatnim pouczeniem, z czym zostawiał tych swoich 11, później do nich zostanie jeszcze powołany Maciej jako 12 apostoł. Paweł apostoł z kolei wiemy, że jest tym jeszcze jednym, którego Chrystus powołał, tak jak o tym właśnie mówi Księga Dziejów Apostolskich. Chrystus posyła swoich uczniów, żeby szli na cały świat, głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Więc posyła już ich nie tylko do narodu żydowskiego, tak jak było do tej pory, kiedy był z nimi, ale już teraz posyła ich do wszystkich narodów, a wszelkiego stworzenia, czyli w ogóle na cały świat, żeby im głosić Ewangelię.
I to posłanie, o którym słyszeliśmy w Ewangelii, dotyczyło oczywiście tych konkretnych 11 uczniów, ale jak wiemy później, Pan Jezus będzie powoływał kolejnych. Tych, którzy mają być i pasterzami Kościoła, i w ogóle uczniami. I tak jest do dzisiaj. I to posłanie, żeby głosić, żeby przekazywać Ewangelię następnym pokoleniom, jest stałym wezwaniem aktualnym dla Kościoła i również jest powołaniem naszym od momentu Chrztu Świętego. Wszyscy, i mężczyźni, i kobiety, mają głosić innym Chrystusa. Oczywiście słowem, ale jeszcze bardziej może całym swoim życiem, przykładem swojego życia. W tych powołaniach i w tych sposobach posługi w Kościele i w tych powołaniach szczegółowych, jakie są naszym udziałem, czy to właśnie w rodzinie, czy poza rodziną. A dzisiaj, bracia i siostry, żyjemy w takim świecie, może szczególnie w Europie to dostrzegamy, że tak wielu ludzi wokół nas na różne sposoby chce się pozbyć Chrystusa ze swojego życia, że nie chce po prostu Chrystusa, naszego Pana, żeby zajmował im gdzieś miejsce w ich życiu, żeby im ktoś dyktował, jak mają żyć. Często właśnie widać, jak po prostu świat, który nas otacza, dechrystianizuje się. Gdyby jeszcze nie tradycje, które są akceptowane nawet przez ludzi niespecjalnie religijnych, to tej obecności chrześcijaństwa byłoby jeszcze mniej. Chrześcijaństwo się atakuje nie tylko sam Kościół, ale po prostu wiarę w Chrystusa. I dzisiaj to słowo, które wysłuchaliśmy z tych natchnionych ksiąg, jest przypomnieniem, żebyśmy nie milczeli. Żebyśmy nie milczeli. Żebyśmy jednak zdobywali się na tą odwagę i mówili innym o Chrystusie, o zbawieniu, o Ewangelii, o tym, że jest to wielka szansa dla człowieka uwierzyć w Chrystusa i postawić na Niego w swoim życiu. Jest to przypomnienie dla nas dzisiaj. Przypomnienie o tym, że wszyscy mamy takie po prostu powołanie apostolskie. Oczywiście, szczególnie ci, którzy są duszpasterzami, mają jeszcze dodatkowo powołanie pasterskie, duszpasterskie, biskupi, kapłani, ale wszyscy mamy też to powołanie apostolskie od chrztu. I żeby głosić innym Chrystusa, to trzeba samemu ciągle odkrywać, jakim skarbem jest ta wiara, którą nam przekazano w czasie chrztu, przeważnie kiedy byliśmy bardzo małymi dziećmi. Trzeba ciągle odkrywać, jak ogromna jest wartość Ewangelii i czym wspaniałym jest zbawienie i życie wieczne po śmierci. Trzeba ciągle odkrywać, jak nauka Chrystusa zmienia patrzenie na życie. Jak powoduje, że we wszystkim można odczytać jakiś sens. Więc tak jest konieczne, żebyśmy prowadzili prawdziwe życie duchowe, życie modlitwy, życie sakramentalne, żebyśmy brali do rąk sami Pismo Święte, żebyśmy się wsłuchiwali w ten głos Boży. Jak bardzo potrzebne jest, żebyśmy o tej naszej wierze też czytali, słuchali dobrej książki, artykułów w prasie katolickiej, nade wszystko katechizmu Kościoła katolickiego. Oczywiście nie każdy dysponuje tak czasem, żeby
jakichś dogłębnych studiów dokonywać, ale przecież jeżeli coś naprawdę dla nas jest ważnego, to zawsze znajdziemy na to czas. Choć trochę, ale codziennie. I z tego, można powiedzieć, z tego inwestowania we własną duszę, poprzez życie duchowe, a także pogłębianie tej intelektualnej wiary, przez codzienne życie tymi prawdami wiary, rodzi się świadomość tego, że odrzucenie Chrystusa to jest strata po prostu wielkiej szansy na życie wieczne. Że człowiek sam sobie tak naprawdę wybiera źle i to na zawsze. I wiedząc o tym wszystkim, mamy, bracia i siostry, zadanie zlecone nam przez Chrystusa, to właśnie zadanie, o którym rozważamy dzisiaj. Mówić o tym innym. Mówić o Chrystusie innym. I całym swoim życiem pociągać innych do wiary w Ewangelię. Bo na pewno każdy z nas musi się we własne piersi uderzyć, że nie zawsze dajemy dobry przykład. Czy to duchowni, czy świeccy, czy rodzice, czy duszpasterze, czy ludzie młodzi, czy starzy, bardzo często nie dajemy dobrego przykładu. I wtedy, gdy mówimy nawet o naszej wierze, no to łatwo nas wtedy zaatakować, wyśmiać, bo no, zasłużyliśmy sobie nieraz na to. Więc zawsze to głoszenie słowem musi iść w parze z tą pracą nad swoim własnym postępowaniem. I Pan Jezus mówi jeszcze, że ci, którzy uwierzą, będą świadkami znaków. Znaki, o których tutaj dzisiaj mowa, niezwykłe znaki, działy się w Kościele, dzieją się także i dzisiaj. Nie zawsze, gdy chcemy, bo o tym, kiedy się staną, decyduje ostatecznie sam Bóg i to On wybiera ludzi i czas, kiedy te znaki się pojawiają. Ale nie wątpię w to, że rzeczywiście mają miejsce. Chociażby tu na Jasnej Górze, ileż tu już znaków Pan Bóg dał o swojej obecności, mocy i działaniu, zwłaszcza za wstawiennictwem Matki Najświętszej. Prośmy Maryję, Królową Apostołów, a także świętego Pawła Apostoła, dzisiejszego patrona, żebyśmy wypełniali w swoim życiu dobrze to zadanie. Wierzyć i głosić wiarę w Chrystusa innym. Amen. Powstańcie, bracia i siostry. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki Królowej i naszych świętych patronów, módlmy się we wszystkich intencjach Kościoła, świata i naszych osobistych. Aby katolicy na całym świecie wsłuchiwali się w głos nauczania Ojca Świętego i budowali jedność we wszystkich płaszczyznach naszych społecznych zaangażowań. Ciebie prosimy, aby pokój zapanował w tych częściach świata, w których toczą się konflikty zbrojne. Ciebie prosimy, aby sportowcy rywalizowali uczciwie, a troszcząc się o sprawność ciała, nie zapominali o dobrach wiecznych. Ciebie prosimy, aby narzeczeni przygotowujący się do sakramentu małżeństwa dobrze poznali się wzajemnie i powierzyli Bogu swoją wspólną drogę. Ciebie prosimy, aby zmarli, którzy pokładali nadzieję w Bogu, przebywali z Nim w niebie na wieki. Ciebie prosimy, abyśmy wszyscy tu obecni zawsze przystępowali do stołu eucharystycznego, pojednani z braćmi. Ciebie prosimy.
Módlmy się o jedność wszystkich wyznawców Chrystusa, o pokój na świecie i we wszystkich intencjach tej mszy świętej koncelebrowanej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Aby moją waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z Twoim, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, niech w tej ofierze Twój Duch przeniknie nas światłem wiary, którym pobudzał świętego Pawła do głoszenia poganom Twojej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty bowiem wiekuisty pasterzu nie opuszczasz swojej owczarni, lecz przez świętych apostołów otaczasz ją nieustanną opieką, aby kierowali nią ci zwierzchnicy, którym jako namiestnikom swojego Syna zleciłeś władzę pasterską. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Pana Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoją. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna,
naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętym Pawłem pierwszym pustelnikiem, błogosławionym Eusebiuszem, świętym Janem Pawłem II, błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzaj świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności. Na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju.
Módlmy się. Panie nasz Boże, niech sakrament, który przyjęliśmy, rozpali w nas miłość, z jaką święty Paweł apostoł troszczył się o wszystkie kościoły, przez Chrystusa Pana naszego. Jasnogórskiej Matce polećmy wszystkie intencje, z jakimi gromadzimy się na tej mszy świętej, intencje chorych, wszystkich, którzy łączą się z nami przez przekaz telewizyjny, medialny. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niechaj będą dzięki. Podnieś rękę, Boże, dzięki.